Hej, mam w końcu Tobi Robot 2. Nie wiem, czy pamiętacie Tobiego, takiego pająka żółtego. To była jedynka. Ok, jest teraz dwójka, która ma więcej funkcji, jest też rekomendowana na wyższy wiek, bo 14+. Robocik też wygląda fajniej, bo tamten wyglądał bardziej zabawkowo. Ten jest, patrzcie tu, profeska już całkiem. Czyli jest tak, jest to robot do samodzielnego złożenia. Mam jaraczkę mega, bo będę to robić pierwszy raz i pewnie mi to zajmie trochę czasu, a może i nie. Dobra, przejdźmy do pudełka. Co mamy w pudełku? Więc tak, jak mówiłam, 14+, trzeba sobie dokupić do tego 4 baterie typu AAA, bo ich nie ma w zestawie. Na pudełeczku mamy tutaj z tyłu, co robot nasz potrafi, a więc co potrafi. Potrafi chodzić, tak? To na pewno wiem. Potrafi omijać, czyli tak, omijanie przeszkód, podążanie, tak? Taniec, śpiewanie, podążanie za światłem, tak? Temperatura, kalkulator, ohoho, jakie bajery. Gry, tutaj jest papier, nożyce, kamień, tu jakaś gra, nie wiem co to jest, jakieś potrząsanie robotem. Coś z pamięcią, nie wiem co jeszcze się okaże, jak będziemy później dalej rozgryzać robota. Co my tutaj mamy? Kompas jeszcze, tak? Sorry, bo tak do góry nogami to trochę nie widzę. Kręgle i oczywiście jest apka, którą możemy sobie ściągnąć na telefon, nasz cudowny, wspaniały. I na tej apce będziemy mogli sobie co robić? Sterować tym robotem oraz go kodować. Dobra, co w pudełku? Bo już od 2 dni leży i czeka na otwarcie, tak? Tu nożyczki, taran, taran. Poszło. Dobra, okej, okay. Instrukcja obsługi, tak, ta. Dobrze, że jest po polsku, bo mój angielski jest słaby, mówiąc delikatnie, tak, mamy po polsku. Czyli jest po prostu normalnie jak instrukcja obsługi z IKEA, z tym, że nie jest narysowane, że muszą to robić 2 osoby, więc myślę, że jakoś ogarnę. Dobra, patrzcie tu, takie bajery. Okej, okay. Też możemy sobie w międzyczasie zerknąć, bo nie wiedziałam, co to była za gra. Czyli tam ta gra, o której nie wiedziałam, co to jest kostka do gry, cokolwiek to znaczy, więc może potrząsanie tym robotem i nie wiem. I jakaś tablica ogłoszeń, więc może ten robot będzie mógł nam o czymś przypominać, że na przykład, nie wiem. Czas wyjść sami na spacer. Dobra, części są wydrukowane w drukarce 3D. Domniemam przynajmniej i tak to wygląda. Czyli tutaj pewnie czaszunia robota, korpusik, mega fajne stickersy, będziemy mogli go sobie oblepić, będzie czadowy. Dobra, jakieś części, podzespoły, procesory, bla 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 i kabelek do ładowania. Tak, dobra, nie ma już nic w pudełku. Co? Biorę się za składanie i widzimy się za jakiś czas. Pa! Okej, chyba mi się trochę zaspało. Jeżeli chodzi o składanie, no to jak widzicie, udało się. Trzeba sobie zarezerwować jakieś 2-3 godziny, żeby złożyć tego pająko robota. Albo jak w moim przypadku całą noc. Trochę to zeszło. Na pewno co musicie sobie przygotować, żeby go złożyć, to śrubokręty się przydadzą. Jest trochę śrubek do wkręcenia. Na pewno tutaj do wycinania elementów. No jakiś nożyk, żeby obczyścić, bo dużo nam zostaje takich niedoskonałości, więc mi się wydaje, że przy tym jest też sporo zabawy. Okej, okay. Także udało mi się złożyć, już mega wszystko byłam zadowolona, ale nagle okazuje się, że zostaje Ci parę części i miałam mały zawał, bo sobie myślę, no kurde, nie będzie ten robot działał, ale faktycznie wszystko jest ujęte w instrukcji, czyli na początku, na pierwszej stronie, znaczy na pierwszej, na trzeciej stronie mamy wypisane wszystkie elementy, które powinno zawierać pudełko i są też te elementy, które nam się nie przydadzą później do budowy robota. Ok, więc tak, chwila prawdy, czy nam teraz ten robot po prostu, nie wiem, zadziała, zaświeci się, czy wybuchnie, czy coś, trochę mam stresa. Dobra. Przycisk on-off. Zaświeciło się coś?
wow, dobrze, dobrze, że jest hello, a nie help, świeci się. Okej. I na tym zabawa się nie kończy, bo oprócz tego, że go złożymy, to nie jest kabelek do ładowania, tylko jest to kabelek do wgrywania aplikacji, tak? Okej, czyli tak, tu mamy tą płytkę, czyli mózg robota. Tu sobie wkładamy kabelek, tak? Podpinamy sobie do telefonu bądź smartfonu. Wszystko jest opisane super w instrukcji. Mamy link do ściągnięcia, są też kody QR, gdzie możemy sobie ściągnąć te 12 zabaw, które już są wgrane w robocie. A później dodatkowo możemy sobie go jeszcze za pomocą apki kodować i nim sterować. Więc co? Kolejny krok to teraz wgrać wszystko, no i będziemy się bawić.